Zimą, Seweryn i jego dorosły już syn Cezary ruszyli pociągiem do Polski. Seweryn opowiedział synowi historię ich przodka, który wybudował hutę szklaną, napędzaną turbinami wodnymi. W ten sposób powstają ze szkła belkowego szklane domy. W ich ścianach płynie gorąca woda, która latem zmienia się na zimną. Domy projektują artyści, dlatego mienią się różnymi kolorami. Cezary nie wierzył w słowa ojca. Zapytał go, czy to wszystko jest prawdą. Seweryn uśmiechnął się i powiedział, wiem, że brzmi to niewiarygodnie, ale to jest historia naszej rodziny. Nasz przodek był prawdziwym geniuszem i stworzył coś niezwykłego. Może kiedyś odwiedzimy tę hutę i zobaczymy to na własne oczy. Cezary był sceptyczny, ale jednocześnie ciekaw, więc postanowił dowiedzieć się więcej na ten temat. Zaczęli przeglądać zdjęcia i dokumenty, które Seweryn przywiózł z Polski. Na zdjęciach widniały piękne, kolorowe domy, które wydawały się niemalże nierealne. Dokumenty potwierdzały istnienie huty szklanej i osiągnięcia ich przodka. Po powrocie do Polski, Cezary i Seweryn odwiedzili miejsce, gdzie kiedyś znajdowała się huta szklana. Zastali jedynie ruiny, ale historia i legenda przodka wciąż żyły wśród mieszkańców. Spotkali tam starszego mężczyznę, który opowiedział im jeszcze więcej szczegółów o tym niezwykłym miejscu. Cezary zaczął wierzyć w historię ojca. Zrozumiał, że czasami rzeczy, które wydają się niemożliwe, są właśnie tymi najbardziej fascynującymi. Przez resztę podróży do Polski Seweryn i Cezary rozmawiali o marzeniach, o tym, jak ważne jest wierzenie w siebie i dążenie do realizacji swoich celów. Po powrocie do domu, Cezary postanowił kontynuować badania nad historią swojej rodziny. Chciał dowiedzieć się jeszcze więcej o swoim przodku i o tym, jak udało mu się stworzyć taką niezwykłą hutę szklaną. Historia przodka Seweryna i Cezarego była inspiracją dla obojga. Dzięki niej nauczyli się, że warto marzyć i wierzyć w swoje możliwości. Przez resztę życia będą pamiętać o tej niezwykłej podróży do przeszłości i o historii, która zainspirowała ich do własnych osiągnięć.